byłem całkowicie oddany sprawom. 100%, ponad 100%. Warto było? Nie. Nie, nie warto, bo straciłem to normalne życie, straciłem rodzinę, bo nie byłem kiedy dorastany, kiedy były problemy, to mnie nie było, bo się zająłem szczęściem świata. Myśli pan, że z tego wynikają te problemy rodzinne? Tak, tak, dlatego że nie... Braku ojca? Tak, nie miałem czasu na zajęcie się tymi sprawami. To wszystko zostawiłem, bo dla mnie była ważniejsza polityka, proszę pani. A dzieci mają o to pretensje do pana? Znaczy, prawdopodobnie tak, chociaż nie powiedzą mi, no bo tu są plusy i minusy. Ma pan bliższy kontakt z synami czy z córkami? To znaczy, ja powiem tak, ja znów nie mam, w ogóle tego nie mam. To mi uciekło. O rany. Tak, to jest, ja jestem inaczej ułożony, chyba nienormalny. Nie powiedziałabym tak. No tak mi się wydaje. Ale samotny w związku z tym? Znaczy, ja zawsze byłem samotny. Ja byłem zawsze samotnikiem. Sam rozwiązywałem problemy, sam grałem w szachy, warcaby, sam z sobą i z komputerem. Przez całe życie musiałem być takim właśnie. I w związku z tym się całkowicie zdziczałem, może tak. Są takie chwile, kiedy pan tego żałuje bardzo? Nie, nie, dlatego, że wiem, życie przeszło, nie żałuję, patrzę do przodu. Właśnie, nie mam tych ludzkich rzeczy, o których pani mówi. To mnie nie interesuje. A no, ale czułość, przytulenie, rodzina... Nie, 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 ja jestem brutal, cham i traktor.